Te śledziska. Śledziska. Tu kulturki. Kulturki. Czyli mama, Maja i ja. I Ola. I Ola, dokładnie. I ja. Kulturki. Kulturki. Ola, jak widać, w dobrym humorze. Maja tak nie wygląda do końca, jakby miała taki super humor, ale mam nadzieję, że rozweseli ją trochę ta książka, o której dzisiaj nam opowie. A będzie to... Dziennik cwaniaczka Grega... Zapiski Grega Flay. Dziennik cwaniaczka. Napisał Jeff Kinney. Jeff Kinney. Maja długo się zbierała, żeby o tej książce opowiedzieć, a trzeba przyznać, że to chyba jedna z jej ulubionych książek. Więc może Maju, powiedz nam, kto to ten jest ten cwaniaczek? Tam prawie jest Greg Heffley, on tak ma na imię. Ma dwóch braci, Maniego i Rodricka. Rodrick jest starszy od niego, a Manny jest młodszy od niego. Kiedyś Manny narysował rysunek dwóch osób krzyczących na siebie. Rodzice pomyśleli, że to oni, więc zaczęli mówić do Manego: kocham cię, ja też cię kocham. A naprawdę wiedzieliśmy, że to naprawdę my jesteśmy przedstawieni na tym rysunku. Parę tygodni temu pobiłam się z Rodzikiem o pilota, ale rodzice nie muszą o tym wiedzieć. Czyli co, cwaniaczek ma... nazywa się Greg? Heffley. Heffley. Wiemy, że ma brata. Drugiego brata. Maniego i Rodricka. Maniego i Rodricka. Mnie bardziej interesuje, dlaczego on się nazywa... Znaczy, mówi się, że jest cwaniaczek. Nie wiem, bo tak chyba wymyślili, żeby tak było fajnie. A w ogóle co to dla was znaczy, że ktoś jest cwaniaczkiem? Że jest cwaniakiem. No nie wiem, że coś... Że coś się przeskrobał. Że śmieszny, no. Że coś przeskrobał. O, że taki przeskrobał coś, ale taki jest... Tak przeskrobał, ale tak nie do końca wiadomo, że przeskrobał. Udaje, że nie przeskrobał. Taki trochę cwany jest, co? Właśnie, cwaniaczek. Znacie jakichś cwaniaczków? O, pamiętam, on powiedział... On powiedział... A ja Maję. Ale on powiedział raz... Ale ja mam zamiar być cwany. Cwany w przypadku moich mamo dolarów. No, właśnie. Mamo dolarze. Tata może być. I co ten cwaniaczek znaczy, co ten Greg? Kim on jest w ogóle? No, takim chłopcem, chyba w liceum. Nie, w liceum jest jego brat Rodrick. Nie, on jest w liceum. Nie. Bo on powiedział jeden raz, a to było w innej części, więc nie mówię, ale on powiedział jeden raz, że on jest w szkole podstawowej, a jego brat jest w szkole liceum. Bo on jest chyba w szóstej klasie. Tylko oni tam mówili, że Rodrick przygotowuje się do zdawania matury. No właśnie, z liceum zatem. A powiedzcie, czy cwaniaczek miał jakichś znajomych, kolegów? Tak, miał kolegę... Rowley. Rowley był jedynakiem. I on był jego przyjacielem jedynym, a ten Greg Heffley zabujał się w jednej dziewczynie, zabujał się w niej. Zabujał? A co znaczy się zabujać? Że się zakochał. Zakochał się w dziewczynie? W najładniejszej dziewczynie w jego roczniku. W całym roczniku. Holly Hills. Holly Hills. Tak się nazywała, Holly Hills. Ale on jest... Ale według mnie śmieszne było takie coś walentynki i tam było bogi, nie wiem dlaczego Frank mi to powiedział, ale wiem jedno: zepsuł całą chwilę należącą do mnie i do Holly. Do tego na twarzy miał różowy rukier, czyli pewnie przedawkował cukier w ciasteczek serwowanych w bufecie. Tak, czyli była historia miłosna, a były jeszcze jakieś inne historie w tym dziennik cwaniaczka. Tak, bardzo śmieszne. Że na przykład było tak, oni mieszkali w Ameryce. I tam były ich sąsiadzi.
I tam oni rodzili dzieci, bo chcieli być najśmieszniejszą rodziną Ameryki. Nigdy im się nie udało. On powiedział. Najśmieszniejszą? No, najśmieszniejszą. I on powiedział tak. Pewnie i nigdy im się nie powiedzie. Dopóki im się nie powiedzie, będą rodzić więcej dzieci, bo on nie rodzi dzieci, robi przyjęcia. I jak ktoś rozśmieszył dziecko, to on to nagrywali. I chcieli wysłać. No tak. A jeden raz jeden pan, nie pamiętam jak on miał na imię, kiedy robił pajacyki, rozpórł sobie spodnie, a jeden pan, kiedy bawili się w berka, wpadł do wody. Nie, a jak to wysłali, to nic nie zarobili. Nie, kiedy szedł tyłem, to wpadł do basenu. To oni zechcieli do takiej ukrytej kamery, tak? To wysłać? No. Takiego programu? No. Te filmiki śmieszne? Mhm. Czy ta nieukryta kamera, to się inaczej nazywało. Już nawet nie pamiętam. Kiedyś był taki najśmieszniejsza program rodzina Ameryki. No, to w Oni Polsce tak kiedyś też był taki program, wiecie? Wysyłało się tam takie śmieszne filmiki. Dalej jest. Nie, właśnie, nie chyba go jest, nie ma. Jest, jest! U babci we Wleniu. Babci. We Wleniu. Naprawdę? No, no to jest taki program. Jeden się nazywa Ale Numer, a drugi Najśmieszniejsze Filmiki Świata. O właśnie, i tam się wysyłały takie filmiki różne, które się nagrało na imprezach rodzinnych na przykład i były super śmieszne. Na przykład jak... Na przykład się komuś spodnie rozpruły. Albo na przykład jak ktoś komuś zaglądał pod skink. No, coś w tym stylu. I można tam było dostać jakieś nagrody, jak wygrał wasz film na najśmieszniejszy film. Jak się ludzie z niego najbardziej śmiali. I mój ulubiony właśnie, że tutaj ten to najśmieszniejsze to było, to mój ulubiony w tym filmie, jak byliśmy babci, to był dziewczynka, która się przebiera za królika, żeby pomogli się jej rozpiąć i udawała, że sika jak taki, jak czu, jak, że jak chłopak, że tak pod grzaczki ma naprawdę, ona miała taką sikawkę tam. I tak jakby tak udawała. Okej, okay, wracajmy do książki. Nie, to bo daleko z tymi filmikami to nie zajdzie. Ola, twój ulubiony fragment dziennika Cwaniaszka. Co ci się najbardziej podobało? No fajne to jest. O, chyba kiedy oni chcieli trochę zarobić i chcieli zrobić filmy kosiarki trawy. Żeby kosić trawę. Według mnie śmiesznie by było, kiedy ten Greg by siedział, a jak kiedy Rowley jechał kosiarką, to mogłyby mu przejechać po nogach i przerobić mu spodnie na takie skanowki ładnie. No to mogło być też dosyć zabawne. A powiedzcie, co wam się tak ogólnie podobało w tej książce? No, że była śmieszna, fajna, dzieci się przy niej nie nudzą, fajnie jest słuchać to parę razy. Tego jest też dużo części, więc można słuchać. Słuchać, można czytać, bo jest też bardzo fajny właśnie audiobook, który czyta, pamiętacie kto? Wit? Wit Apostolaki. Luziński. Dokładnie Gruziak. I fajnie, bardzo interpretuje też ten dziennik Cwaniaczka. A pamiętacie, że tak, że Ola pewnie pamięta, że tam było też bardzo śmieszne czasami kawałki i że tam były Ola bardzo śmieszne kawałki, kiedy oni tak śmiesznie czasami mówili. A wtedy miałam majtki z Wonder Woman. Jest dużo bardzo śmiesznych fragmentów. Albo takie coś. I wtedy z nogawki wypadły mi brudne gacie. A na przerwie bardzo się przeliczyłem. Z komisariatu poleciały głośniki. Proszony do gabinetu. Nie. Z głośników. Z głośników poleciało tak. Proszony do gabinetu ktoś po odbiór bielizny. Majtki podpisane Greg H. Nie, to było tak, to było tak tam zrobione. Na korytarzu znalezione brudne gacie. Imię podpisane Greg H. Właściciel proszony do odebrania bielizny w sekretariacie. Myślicie, że takie śmieszne historie mogą się zdarzyć naprawdę? No myślę, że tak.
Zdarzają się, co, w szkole takie różne śmieszne historie. I wtedy z nogawki wypadły mi brudne gacie. Myślałam, że dziewczyny... Każdemu z nas może się zdarzyć, akurat tam przechodziła grupka dziewczyn. Myślałam, że dziewczyny nie skojarzą tych gawki ze mną. No, chyba jednak się nie udało. Ale każdemu może się tak zdarzyć, tak? Że wypadną brudne gacie z nogawki. Jeśli tylko nosi w nogawce brudne gacie. No, jak się tak ściąga spodnie razem z gaciami, to tak może być, prawda? Może się tak przez przypadek wydarzyć. I z nogawki. I różne inne historie śmieszne, które przeżywał Greg. Czasem trochę na własne życzenie, trzeba przyznać, prawda? Że trochę coś wymyślił i trochę sam zacwaniakował, a później to się obróciło przeciwko niemu w wielu sytuacjach. Zacwaniakował, bo to był taki cwaniaczek. I dużo, dużo tych historii może się zdarzyć każdemu. Trochę nie radzimy Wam naśladować Grega, bo właśnie dużo historii nie skończyło się dobrze. O czym możecie się przekonać, czytając bardzo krótko jest nasza tą pierwszą część. Natomiast na pewno jeszcze w kolejnych odcinkach wrócimy do części kolejnych, prawda, dziewczyny? Hap. Nie wiem, co znaczy hapu, ale chyba dziewczyny pokazują mi czas. Zawsze ja im pokazuję czas. Hapu! Hapu! Nie powiedział się, komu polecacie tą książkę, ale uznaję, że polecacie ją wszystkim. Tak. Szczególnie apu, 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 zgodnie stwierdzą, że czas kończyć, bo na pewno nie chcą już tego więcej słuchać. Pozwolę sobie zakończyć ten odcinek, mówiąc Wam do usłyszenia. Mówiąc Wam hadziu! Hadziu! Hadziu!